Prawa człowieka to takie prawa, które przysługują każdemu i tylko z tego powodu, że posiada przyrodzoną człowieczeństwu godność. To nasze prawa najważniejsze prawo do życia, do nietykalności osobistej, zakaz dyskryminacji i wiele innych praw, które są warunkiem tego, żebyśmy mogli dobrze żyć. Ze względu na to, że prawa człowieka są takie ważne, często są zapisane w konstytucjach. Konstytucja to najważniejsza ustawa. Określa podstawowe zasady ustroju politycznego, organizację i funkcjonowanie organów państwowych oraz pozycję jednostki w państwie, czyli jej wolności i prawa. Niektóre z człowieka mają charakter absolutny, to znaczy, że obowiązują zawsze, nawet w czasie wojen. Do praw absolutnych należy zakaz tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania oraz zakaz niewolnictwa. Tych praw nigdy nie wolno zmienić. Pozostałe prawa człowieka, np. prawo do prywatności czy swoboda zgromadzeń, czasami mogą być ograniczane, jeżeli jest to konieczne z bardzo ważnych powodów. Nie jest łatwo wprowadzić takie ograniczenia, to znaczy, że muszą być nakładane w sposób bardzo sformalizowany. Polska Konstytucja przewiduje, że ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie, czyli przez wybranych demokratycznie posłów i senatorów, a nie jednoosobowo przez ministrów czy nawet premiera. Ograniczenia mogą być nałożone tylko wtedy, jeśli są konieczne w demokratycznym państwie dla zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego, dla ochrony środowiska, dla ochrony zdrowia i moralności publicznej, albo dla ochrony wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. Ani nie mogą co oczywiste dotyczyć praw absolutnych. Nie można na przykład legalnie zezwolić na torturowanie kogoś w imię bezpieczeństwa państwa. Ograniczenia w korzystaniu z praw człowieka muszą być zawsze adekwatne, czyli proporcjonalne do potrzeby, która powoduje konieczność ograniczeń. Na przykład każdy ma prawo do prywatności. Prawo do prywatności znaczy między innymi, że nikt nie może podsłuchiwać naszych telefonicznych rozmów. Jest to z całą pewnością jedno z podstawowych praw człowieka. Wszyscy jednak zgadzamy się na to, że w sytuacji, w której policja prowadzi śledztwo w sprawie ciężkiego przestępstwa, sąd może wyrazić zgodę na założenie podsłuchu i prowadzenie kontroli operacyjnej. Wartość, jaką jest wykrycie groźnego przestępcy, jest wyższa niż prawo do prywatności osób, które znajdują się w kręgu podejrzanych. Trzeba jednak pamiętać, że policja nie może nigdy zakładać podsłuchu w sprawach drobnych, na przykład dotyczących kradzieży roweru, czy nawet samochodu, to byłoby naruszenie zasady proporcjonalności ograniczeń praw człowieka. O prawach człowieka mówi się, że mają charakter powszechny, czyli przysługują każdemu, niezależnie od wyznawanej religii, światopoglądu, narodowości czy obywatelstwa. Przyrodzony i naturalny. Czyli nie ma konieczności uchwalania jakichkolwiek przepisów, które by je wprowadzały, ich źródłem jest ludzka godność, a państwo musi jedynie stworzyć system ich ochrony. Nienaruszalny, czyli istnieją niezależnie od władzy władza nie może ich zmienić ani ich odebrać. Niezbywalny, czyli nie można się ich zrzec, oraz niepodzielny to znaczy, że wszystkie prawa człowieka stanowią współzależną całość. U podstaw ochrony praw człowieka leży zasada poszanowania godności ludzkiej. Wyraża ją pierwszy artykuł Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem oraz powinni postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa. Warto zapamiętać, że żadna władza nie nadaje nam praw człowieka, a co najwyżej je potwierdza. I obiecuje je chronić. Prawa i wolności wynikają tylko z naszego człowieczeństwa, nie zależą od obywatelstwa, od wyznawanej religii czy światopoglądu. Można powiedzieć, że prawa człowieka z biegiem lat są odkrywane, a nie uchwalane. Impulsem do odkrycia takiego czy innego prawa jest często konkretne zdarzenie. Prawnicy nazywają takie zdarzenie kazusem. Odkrywanie praw człowieka dobrze ilustruje kazus kutrów rybackich Lola i pakiet Habana sprzed ponad 120 lat. Tok wydarzeń, w oparciu o który został wydany wyrok w tej sprawie, był następujący. W 1900 roku, kiedy stosunki państwowe między Stanami Zjednoczonymi a Kubą, wówczas hiszpańską kolonią, były bardzo złe, Amerykanie przechwycili dwa kubańskie kutry rybackie wraz z całym ładunkiem. Potraktowali je jako wojenny łup, pomimo tego, że na kutrach nie znaleziono ani żołnierzy, ani broni. Były to zwykłe rybackie łodzie. Rybacy sprzeciwili się przejęciu kutrów, twierdząc, że własność cywilna nie może być legalnie uznana za zdobycz wojenną. Twierdzili, że wojna i napięte stosunki międzynarodowe to sprawa między państwami, a ludność cywilna powinna być w nie zamieszana w jak najmniejszym stopniu. Amerykański Sąd Najwyższy przyznał rybakom rację, uznając, że Stany Zjednoczone naruszyły niepisaną zasadę prawa międzynarodowego dotyczącą nietykalności floty cywilnej. Uzasadnienie wyroku w tej sprawie jest uznawane za bardzo ważne dla kwestii przestrzegania przez sądy krajowe nie tylko wewnętrznych krajowych ustaw, lecz również zwyczajowego prawa międzynarodowego, w tym praw człowieka. Ważnym impulsem do rozwoju praw człowieka były wydarzenia II wojny światowej. To właśnie w tym okresie, w którym prawa człowieka były powszechnie gwałcone, po raz pierwszy ukształtował się na całym świecie konsensus dotyczący tego, jak nie wolno traktować drugiego człowieka, nawet w czasie wojny. Pod wpływem wojennego wstrząsu łatwiej było osiągnąć powszechną zgodę co do tego, że pewne fundamentalne prawa przysługują wszystkim ludziom. Niezależnie od władzy państwowej. Ale tak naprawdę prawa człowieka kształtowały się od bardzo dawna. Mówi się, że istnieją trzy generacje praw człowieka to znaczy trzy grupy praw od najdawniejszych po te, które zostały zdefiniowane dopiero w drugiej połowie XX wieku. Najstarsze i najlepiej chronione są swobody osobiste i polityczne czyli tak zwane prawa wolnościowe. Drugą generację, nieco słabiej chronioną, Stanowią swobody socjalne, które nazywamy często prawami socjalnymi. To prawo do edukacji, do ochrony zdrowia, prawo do pracy i do odpoczynku, prawo do wolności sztuki i wiele innych praw, które decydują o naszym dobrym życiu. Trzecią generację praw człowieka stanowią prawa kolektywne np. Na prawo narodów do samostanowienia czy prawo do rozwoju. Są one bardzo ważne, zwłaszcza dla ludności państw rozwijających się. Wśród swobód osobistych, jedną z najstarszych jest nietykalność osobista. Ta wolność została zagwarantowana przez angielskiego króla Jana bez Ziemi już w 1215 roku. W dokumencie nazwanym Wielką Kartą Swobód król obiecał poddanym, że nikogo nie pozbawi wolności bez wyroku. To było bardzo ważne osiągnięcie i wzór postępowania dla innych władców. Dziś katalog swobód osobistych jest bardzo szeroki. Swobodą osobistą jest nie tylko nietykalność osobista, ale również zakaz tortur, prawo do życia, wolność religijna i wolność wyrażania poglądów, swoboda poruszania się, prawo do azylu, prawo do sądu, zakaz dyskryminacji i wiele innych praw, bez których dzisiaj trudno nam sobie wyobrazić normalne życie. Obok swobód osobistych, od czasów oświecenia, zaczęły rozwijać się również swobody polityczne. Ich zakres można dziś streścić w trzech słowach: głosowanie, protestowanie, zrzeszanie się. Mówi się, że wolności, czyli swobody osobiste i polityczne, to najpełniej chroniona generacja praw człowieka to znaczy, że najwięcej państw gwarantuje ochronę tych praw. Można powiedzieć, że jeśli jakieś państwo gwarantuje przestrzeganie swobód osobistych i politycznych, to jest demokratycznym państwem prawa czyli takim państwem, w którym jednostce żyje się najbezpieczniej. Prawa człowieka opierają się na trzech założeniach. Po pierwsze, na założeniu, że każda władza jest ograniczona. Po drugie, że każda jednostka posiada sferę autonomii, do której nie ma dostępu żadna władza. Po trzecie, że każda jednostka może się domagać od państwa ochrony jej praw. Paradoksem związanym z ideą praw człowieka jest to, że prawa te muszą być zabezpieczone przez władzę państwową, inaczej są jedynie pustymi słowami, a zarazem te właśnie prawa zabezpieczają nas przed nadużyciami ze strony władzy. Co to jest władza państwowa? To władza sprawowana nad ludźmi, którzy mieszkają na terytorium państwa. Władza państwowa jest sprawowana przez aparat władzy, rządzących, którzy mają monopol stosowania siły fizycznej, czyli faktyczną moc. Ich władzę wspiera tytuł do rządzenia, czyli autorytet. Autorytet to inaczej przekonanie obywateli, że władza została zdobyta w sposób prawowity oraz że rządzący działają dobrze na rzecz społeczeństwa. Każda władza państwowa opiera się częściowo na mocy faktycznej, a częściowo na autorytecie. W państwach demokratycznych ten autorytet pochodzi z wolnych wyborów. Wszyscy obywatele w wolnych, równych wyborach. Wybierają elitę polityczną, która będzie nimi rządzić. Elita władzy państwowej działa w imieniu państwa i powinna działać dla dobra ogółu obywateli, a nie tylko niektórych grup. Ze względu na to, że władza państwowa jest oparta na sile, łatwo może dojść do nadużycia władzy, czyli wykonywania jej przez elitę władzy w sposób sprzeczny z interesem obywateli lub niektórych grup obywateli. Wtedy prawa człowieka nie są przestrzegane. Pamiętajmy, że prawa człowieka dotyczą pojedynczego człowieka, każdego z osobna. Podstawowe prawa człowieka mają go chronić w sytuacji, gdy następuje kolizja interesu aparatu władzy państwowej i jednostki. Jeżeli władza państwowa jest nadużywana, to znaczy, że jest zbyt potężna w stosunku do poszczególnego człowieka, że nie respektuje jego podstawowych praw. Sposobem, aby zapobiegać nadużyciom władzy państwowej jest rozproszenie władzy, a przede wszystkim Podział władzy na trzy niezależne obszary: władzę prawodawczą, parlament, władzę wykonawczą, rząd i wymiar sprawiedliwości, sądy i trybunały. Parlament i rząd to władza, która ma charakter polityczny. Posłowie i ministrowie są politykami, natomiast sądy i trybunały muszą być apolityczne. To znaczy, że sędziowie powinni być wysoko wykształconymi fachowcami, znawcami prawa, niezależnymi od polityki. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego kontrolują, czy posłowie nie uchwalają ustaw sprzecznych z konstytucją lub umowami międzynarodowymi. Sędziowie sądów administracyjnych czuwają nad tym, czy rząd sprawuje władzę bez nadużyć, to znaczy czy nie nadużywa siły. Siła to oczywiście nie tylko policja czy wojsko, ale również nakładane na obywateli mandaty i kary administracyjne, wydawane przez rządzących zarządzenia, decyzje. I inne akty tego typu. Siłą są także wydawane przez rządzących pieniądze pochodzące z podatków i innych danin publicznych. Sędziowie sądów karnych wydają wyroki skazujące w przypadku, gdy zostało popełnione przestępstwo. W stosunkach wewnętrznych najważniejszą ochroną dla obywatela jest więc niezależny, czyli niezawisły sąd. Ale co w sytuacji, gdy w państwie nie ma niezależnego sądownictwa, lub obywatel nie otrzymał należytej sądowej ochrony. Wtedy jedynym sposobem dochodzenia roszczeń może być wniesienie skargi do Międzynarodowego Trybunału, np. do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, lub do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dlatego do praw człowieka zalicza się również prawa proceduralne czyli środki ochrony praw. Takim prawem proceduralnym jest właśnie możliwość wniesienia skargi do Międzynarodowego Trybunału. Międzynarodowe prawa człowieka zostały w okresie powojennym w bardzo dużym zakresie skodyfikowane, czyli spisane w wielostronnych umowach międzynarodowych, konwencjach. Im więcej państw jest stroną określonej konwencji, tym lepiej, bo świadczy to o tym, że spisana w niej zwyczajowa norma prawa międzynarodowego jest wiążącym, powszechnie respektowanym na świecie, Prawem międzynarodowym. Najważniejsze konwencje dotyczące praw człowieka, które powinniśmy znać, to Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka uchwalone w 1966 roku, Międzynarodowy Pakt Praw Politycznych i Obywatelskich oraz Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych. Te traktaty są takie ważne dlatego, że zostały podpisane i ratyfikowane przez bardzo wiele państw około 170 ze wszystkich 194 państw istniejących na świecie. W Europie najważniejszą konwencją jest Europejska Konwencja Praw Człowieka, uchwalona w 1950 roku, do której Polska przystąpiła w roku 1991. W oparciu o EKPC działa Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Stroną tej konwencji jest nawet Rosja, chociaż niestety uchyla się od wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jeśli organy państwa zapominają o międzynarodowych zwyczajach, konwencjach lub traktatach, to łamią prawo, czyli działają bezprawnie. O tym, czy działanie władzy państwowej jest bezprawne, czy nie, orzeka sąd. Sprawiedliwy wyrok takiego sądu jest możliwy tylko wtedy, kiedy sąd jest niezależny od władzy której działanie kontroluje, czyli apolityczny. W pewnym sensie podstawą państwa prawa jest więc niezależne od rządu i od parlamentu sądownictwo. Organizacja i działanie sądów są jednak określone ustawami. To znaczy, że o tym, czy gwarancje niezawisłości i niezależności sędziów zostaną zachowane, czy też zostaną naruszone, decyduje więc w ostateczności władza ustawodawcza. W Polsce władzę ustawodawczą sprawuje Sejm i Senat, czyli posłowie i senatorowie wybierani w wyborach powszechnych. Z tego właśnie powodu bierne i czynne prawo wyborcze, jedno z podstawowych praw człowieka, ma tak wyjątkową wartość symboliczną. W społeczeństwie, w którym przestrzega się ducha procedur wyborczych i w którym funkcjonują wolne media zapewniające dostęp do informacji o polityce, łatwiej o wybór odpowiedzialnych posłów i senatorów. Dzięki odpowiedzialnej władzy ustawodawczej uchwalane są dobre ustawy i formowany jest rozsądny rząd. Pozwala to więc zapobiec wielu aktom przemocy i nieprawościom nękającym czasami społeczeństwa. Ten wykład miał za zadanie pokazać, jak skomplikowanym systemem jest system praw człowieka i jak niepodzielny charakter mają wszystkie prawa. Miał za zadanie pokazać również to, jakie jest miejsce umów międzynarodowych w tym międzynarodowych konwencji chroniących praw człowieka w prawie krajowym. Nie jest możliwe przyjęcie strategii wybiórczego przestrzegania praw człowieka. Gwarantowanie jednego prawa decyduje o skuteczności drugiego, a skuteczność tego drugiego przesądzać może o efektywności wielu innych praw. Bez wątpienia fundamentem wolności jest pełna gwarancja swobód osobistych i swobód politycznych, w tym zapewnienie wolnych wyborów. Równie ważne jest jednak, Zapewnienie obywatelom dostępu do wiedzy, czyli prawo do dobrej edukacji, do wolnych mediów, do wolnych badań naukowych i do wolnej sztuki, a także zapewnienie niezależnej kontroli władzy wykonawczej przez apolityczne sądownictwo. Tylko poinformowany i wykształcony obywatel dokonuje świadomego wyboru. Tylko niezawisły sąd sprawuje należycie wymiar sprawiedliwości. I jest gwarancją dobrego działania demokratycznego państwa prawa. Szanujmy prawa człowieka.